nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana. Znaleźli dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali wielkiej radości, z wielkiej radości. Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany. 4000 lat wyglądany. Na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił, nam się objawił. Radość nie oznacza jakiejś wesołkowatości, znaczy tu nikt nie udaje, że... To... Nie jesteśmy w stanie stworzyć tym ludziom naraz doświadczenia domu, rodziny. To jest jakaś, ktoś by powiedział, namiastka, ale ważne, żeby być w tym prawdziwymi, żeby się rzeczywiście spotkać. Dlatego łamaliśmy się chlebem przed chwilą, dlatego razem słuchamy Ewangelii. Ja nieraz mówię tak, że trzeba robić to, co możliwe, nie to, co niemożliwe. Są rzeczy możliwe. Poza tym ci ludzie, część oczywiście to są tacy, sam zapraszałem takich panów, którzy nie są na co dzień z nami związani, no ale większość tych osób tutaj to są ludzie, z którymi my się spotykamy, my mówię jako Kościół, jako ludzie Kościoła, możliwie codziennie, w każdym razie nie tylko od święta, więc to spotkanie też raczej tylko potwierdza, czy umacnia na tej drodze spotkania. No jest też jakąś inspiracją do dalszego bycia razem. W tym roku mamy szczególne święta, dlatego że mamy dużo więcej osób w parafii, osób z Ukrainy. I w tym roku świętujemy tak, jak i zawsze w każdym innym roku. To znaczy, że staramy się stworzyć taką atmosferę rodziny w parafii, żeby każda osoba, która tutaj jest razem z nami, czuła się jako w domu. Tak? Szczególnie teraz mamy dużo osób, rodzin bez rodziców, powiedzmy, tak, dzieci z matką, i te osoby szczególnie potrzebują tego uczucia wspólnoty, uczucia rodziny. To będziemy się starać, żeby to im przekazać, tak. No ja tak, mamy tak jak zawsze, mamy nabożeństwa, mamy modlitwy, mamy kolędowanie. Staramy się też przez naszych dzieci przygotować jakąś programę świąteczną.
ta radość nie będzie taką radością, do której jesteśmy przyzwyczajeni, tylko to będzie taka radość w pryzmacie wiary, tak, że Pan Bóg pozwoli, że wszystko będzie dobrze i ten pokój nastanie na Ukrainie, na całej ziemi. Kołysankę o zielonym ciepłym dniu, z nut pachnących mleczanką i rumiankiem. Kołysankę, usypiankę graj do snu. Koło żłóbka świeszczy spał, na zielonych wszych zagrał, aż do dziecka sen przywołał, sen pachnący jak te zioła, dziecko w żłóbku grał. Zagraj dziecku na piękniejszą kołysankę. Kołysankę o zielonym ciepłym dniu, z nut pachnących mleczanką i rumiankiem. Kołysankę usypię, graj.